Cześć! Z tej strony Araulen i witam was w takim małym vlogu w terenie. Ponieważ mamy piękną pogodę, postanowiłem, że może coś nagram z dala od komputera, ponieważ mi samemu też nie chce się cały czas patrzeć w te ekrany. W związku z tym postanowiłem nagrać coś w plenerze, pogawędki połączone z Q&A. Miało być to raczej takie typowe, zwykłe Q&A, ale niestety nie dostałem zbytnio pytań. Był to festiwal pytań jednej fanki. Poza tym dwa pytania od jeszcze innej osoby i to by było na tyle. W związku z tym, jak widzicie, dużo pytań, ale tylko dwóch osób. Co tam tak tego czasu antenowego mi nie zajmie. Psiuńka tutaj nie wie, że jest kamerowana, tak? Pokaż nam się do kamery. Tam, pokaż nam się do kamery. Nie? Dobre psisko. Także co, może zacznę od pytań, a potem opowiem parę rzeczy o kanale, co będzie się działo w sierpniu, bo tutaj też mam troszkę do powiedzenia. W związku z czym, pierwsze pytanie. Wiktor Musialski. Znasz mnie? Podaj w ułamku. Na przykład 3/5. Tak, znam cię, ale nie wiem, jak mam to podać w ułamku. Chyba chodzi o topień, w jakim cię znam? Myślę, że w takim wypadku 2/5. Znam z widzenia, znam z nazwiska, ale nic o tobie nie wiem. Kolejne pytanie od Wiktora. Kim są dla ciebie widzowie? Opisz, ale nie rozgaduj się. Widzowie, kim są dla mnie widzowie? Widzowie to przede wszystkim osoby, które szanuję, bo chcą oglądać moje wypociny. Co bym nie nagrał, zawsze jakieś grono osób się znajdzie, które będzie mnie wspierać, które będzie mnie oglądać. I to za to właśnie was szanuję, że ciągle mnie wspieracie, bo mam też i słabsze, i lepsze chwile. I wy jesteście ze mną cały czas, dlatego widzowie to dla mnie to taka siła wsparcia, siła napędowa, żeby nie poddawać się w życiu, żeby po prostu przed siebie i realizować swoje cele. No i teraz festiwal pytań od Angeliki Kazimierczak. Pierwsze pytanie. Jak się zaczęła twoja przygoda z YouTube? Moja przygoda z YouTube zaczęła się dokładnie 28 listopada 2014 roku. Wciąż pamiętam tę datę. Wrzuciłem wtedy pierwszy odcinek symulatora farmy 2014. Byłem wtedy beta testerem. Wtedy już się zaczęła moja przygoda z grami Playwaya. I postanowiłem nagrać jeden odcinek, taki żeby pokazać ludziom, jak gra wygląda. Spodziewałem się, że będzie mnóstwo hejtów i w związku z tym liczyłem generalnie, że zwinę interes po jednym odcinku. Nie planowałem nawet zostać youtuberem, ale potem jak zauważyłem, że ludzie chcą to oglądać, stwierdziłem, czemu nie, czemu by nie zrobić czegoś więcej. No i tak oto jakoś tak jestem do teraz. Już niedługo miną 2 lata, odkąd jestem na YouTube. I będziemy piąć się w górę. Jaki grad udzielił byś początkującym? Wiatr. Okej, wiatr się chyba trochę uspokoił. Wybaczcie, jeśli będą szumy, niestety nie moja to wina. I znowu wieje. Cholera, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Generalnie. Kolejne pytanie od Angeliki to jaki grad udzieliłbym początkującemu youtuberowi? Tutaj się nie wypowiem na ten temat, sam jestem początkujący, sam potrzebuję jeszcze wsparcia, sam jeszcze muszę się wiele nauczyć. Także kupia osa. Także myślę, że tutaj nie będę się na ten temat wymądrzał, bo na to pytanie wiele osób odpowie lepiej niż ja bym odpowiedział. Kolejne pytanie to jak twoi rodzice reagują na twoją działalność? Z początku wszystko było owiane wielką tajemnicą. Ponieważ bardzo boję się ich reakcji, czy nie wezmą mnie za jakiegoś głupiego, że gadam do siebie, czy coś takiego. Potem, gdy przyszedł czas podpisania umowy partnerskiej, jakoś to wszystko musiało wyjść na jaw. No i generalnie przyzwyczaili się do tego. Z początku było i ja, i oni strasznie dziwnie się czuli przy tym. Może ja nawet bardziej, bo czułem się głupio, że oni muszą słuchać, co ja tam mówię do mikrofonu. Ale teraz generalnie się przyzwyczaili, nawet już nie reagują na to, że o 3 w nocy krzyczę, nagrywając The Forest. Także dla nich to już teraz stała się taka normalka. I generalnie jeśli tam potrzeba podpisać jakąś umowę, kolejną czy coś takiego, nie ma problemu, podpisują.
wszystko jest tak, jak powinno być. Tylko jedna uwaga zawsze jest, byle by to nie wpłynęło na szkołę. Tak, jeśli to nie wpływa na szkołę, mogę robić co chcę, jak chcę, kiedy chcę. Znowu ten wiatr. No, to by było na tyle. Moje ulubione danie. Nie mam chyba ulubionego dania. Rzadko jem w ogóle jakieś tam specyficzne dania, żeby cokolwiek powiedzieć na ten temat. Ale jeśli tak ogólnie z dań, które lubię, to spaghetti i leczo. Ale nie są jakieś moje ulubione, że o, nie mogę bez tego żyć. Pytanie, co bym zmienił na świecie? Myślę, że chyba zatrzymałbym ten rozwój elektroniki tego całego świata IT, mimo że sam w nim siedzę, Klesz teraz chciał się do mnie dobrać, mimo że sam w nim, no niech to przestanie, mimo że sam w nim siedzę, uważam, że dotarliśmy do pewnej górnej granicy. Mówię tu szczególnie o robotyce, ponieważ czytałem ostatni artykuł, że policja w Dubaju ma wprowadzić roboty, które mają zastępować ludzi, i osobiście uważam, że to jest zły pomysł. I to idzie wszystko w złym kierunku. Na początku nie będą podobno wyposażone w broń, ale jeśli to się spisze, jeśli przejdą testy, prawdopodobnie te broń dostaną. A wtedy jeden wewnętrzny błąd systemu albo jakiś haker się włamie i jest po robocie, że tak powiem. To może związać się z końcem świata w pewnym momencie, gdy to już się rozwinie zbyt mocno, bo ludzie nie będą mieli szans z tym, co sami zrobią, co sami zrobili. Dlatego no, to bym zmienił, że przestałbym wdrażać te roboty. Poza tym chyba zmieniłbym jeszcze wiele rzeczy, ale nie będę się na ten temat już dalej rozpowiadał, bo kolejne pytania czekają, a jeszcze chcę co nieco powiedzieć ogólnie. Co denerwuje Cię w tym YouTube'owym świecie? Czego jest za dużo? Denerwuje mnie takie ustawianie się pod publiczkę, w sensie o, lubią jak robię z siebie debila, to będę robił z siebie jeszcze większego debila, byleby były wyświetlenia, byleby była kasa. To jest niestety ostatnio powszechne na YouTube polskim przede wszystkim, a nie wiem jak na innych tych rynkach. I to mi się nie podoba. Sam robię z siebie błazna, nie będę ukrywał, że sam nagrywając choćby The Forest robię z siebie błazna, ale ja tego nie robię dla kasy, ja tego nie robię specjalnie, tylko ja to robię, bo to jest dla mnie przyjemność. Zanim zacząłem nagrywać na YouTube, nie grałem żadne horrory typu jak teraz nagrywałem Dying Light czy The Forest. To nie są typowe horrory, wiadomo, ale generalnie ja się bałem takich gier. Teraz uważam, że to jest coś fajnego nagrać takie coś pierwszy raz na YouTube i pokazać, jak się takie coś odbiera. To jest moja naturalna reakcja. Natomiast niektórzy, choćby się powiedzmy nie bali w takich przypadkach, to i tak będą udawać, że tak jest, ponieważ to się lepiej sprzedaje. Coś takiego mi się nie podoba. Czy czegoś jest za dużo? Co ta osa? Czy czegoś jest za dużo? Dawniej powiedziałbym, że Minecrafta, ale teraz uważam, że chyba za bardzo jest nastawienie na CS-a. Rozumiem ten e-sport i tak dalej, ale chyba tego CS-a już jest troszkę za dużo. Wszyscy zaczynają się na tego CS-a rzucać. Troszkę to chyba przesada. Czy to, co chcę osiągnąć w życiu? Oczywiście, że nie. YouTube to jest takie hobby, aby dodatkowe. Nie mam z tego ani dużej kasy, ani nic, co by sprawiło, że mogę spełnić jakieś tam swoje cele życiowe, a mam ich sporo. Dlatego traktuję je jako hobby, jako to, co chcą osiągnąć w życiu, mogą traktować YouTube osoby, które mają, nie wiem, generalnie ponad milion widzów, co już mają i pieniądze z tego, i jakieś tam wpływy i tak dalej. To mogą, możliwe, że to wtedy jest to, co chcą osiągnąć w życiu, natomiast w moim przypadku to nie jest to. I YouTube traktuję jako hobby. Myślę, że pozostanę w świecie gier tak czy tak i generalnie YouTube pozwoli mi w ten świat się zagłębić, ale to, co teraz jest, to na pewno nie jest to, co chciałbym osiągnąć w życiu. Czego nie lubię w ludziach? Fałszywości, dwulicowości,
tego, że boję się mówić prawdy. Generalnie wielu rzeczy nie lubię w ludziach, ale naprawdę nie podoba mi się, że ludzie bardzo szybko potrafią się dostosować do kogoś, z kim mieliby lepiej, z kim mieliby jakieś większe korzyści i tak dalej. Na przykład sytuacja z życia wzięta, nie będę tutaj szczegółów mówił, koleguje się tam z kimś, prawda? I po szkole jest wszystko ok, super, najlepsi przyjaciele, a w szkole już jest, udaje, że jej nie zna, ponieważ chce się przypodobać swoim szkolnym przyjaciołom. Nie podoba mi się coś takiego, strasznie tego nie lubię. I to by było chyba na tyle na ten temat, bo ja bym zaczął się rozgadywać jeszcze ze swoim poplątanym gadaniem, to by brakło czasu antenowego na to. Także chyba ostatnie już pytanie. Kiedy chyba wyskoczymy na pizzę? No w sierpniu, tak, w sierpniu będę miał trochę czasu. Myślę, że wyskoczymy w sierpniu na tę pizzę. To by było chyba na tyle z pytań. Nic więcej nie dostałem niestety. I czas na drugą część, w której opowiem trochę o tym, co zamierzam w sierpniu na kanale. Myślałem trochę ostatnio. Wyniki mnie, mówiąc szczerze, nie zadowalają. Nie wiem, z czego to wynika, czyli pewnie częściowo dlatego, że zaniedbałem trochę to YouTube. Więc postanowiłem w sierpniu spiąć dupę, za przeproszeniem, wziąć się za ten kanał na poważnie. Jeśli będzie się dało, to jakieś tam vlogi z terenu, tak jak ten na przykład. Poza tym, więcej gier, więcej odcinków na moim kanale w ciągu sierpnia. Nowa seria LTW, która już wystartowała. Projekt, który wystartuje w niedzielę. Nie wiem, czy puszczę to przed nim, czy po nim, dlatego generalnie niedziela 9 sierpnia, jeśli się nie mylę. Ten projekt też, na ten projekt poświęciłem dużo czasu. Poza tym, na pewno będzie The Forest. Myślę jeszcze nad jakąś inną serią z innej gry. Na pewno ścisnę więcej czasu na LTW, bo widzę, że seria wam się podoba. Generalnie, dużo filmów i dosyć zróżnicowane. Takie są założenia, mam nadzieję, że mi się to uda. Będę starał się, żeby co 2-3 dni były regularnie odcinki, żebyście mieli co oglądać i chcę pokazać, że mi na tym kanale zależy. Ostatnio trochę go zaniedbałem, odbiło się to na wyświetleniach i widzę, że powoli ten Raulen farmerski zanika. Nie chcę tego kończyć, mówiąc szczerze, chociaż takie myśli też się pojawiały. Nie chcę tego kończyć, ponieważ zżyłem się z YouTube, bez względu na to, że jak niektórzy mogą myśleć, robię to dla zysku bądź coś takiego, nie mam z tego kasy i nawet jak nie mam z tego dużej kasy, bo jakąś tam mam, ale nie mam z tego dużej kasy, ona na nic mi się praktycznie nie przydaje, taka ilość. I nawet jeśli bym coś tam lepsze wyniki były, i tak tej kasy zbytnio nie będę miał, także dla kasy tego nie robię, po prostu zżyłem się z YouTube. Nie chcę, żeby to wszystko, żeby te 1,5 roku pracy tak przepadło. Dlatego w sierpniu ostro jadę z koksem. Na pewno pojawi się też Spin Tire z Consim, z nowej mapy, którą polecił mi Nismo. Na pewno to się pojawi. Pewnie jakieś vlogi, coś tam się pojawi też, jeśli będę miał dobre warunki pogodowe, to pewnie też się coś tam pojawi. I to by było chyba na tyle. Generalnie więcej, lepiej, częściej. Takie są moje hasła główne na sierpień na moim kanale. Czas kanał rozruszać, mam nadzieję, że to przyniesie jakieś efekty. I na koniec pokażę wam może moją okolicę, jeśli bylibyście zainteresowani. Takie, gdzie lubię sobie pograć w piłkę, gdzie spaceruję, wśród czego mieszkam. Wezmę kamerę tutaj, tak. I teraz obrócę wizjer, żebym widział co, gdzie, jak. Generalnie, tutaj jak widzicie bramkę, to jest moja bramka. Lubię tutaj często pograć w piłkę.
czy to sam, czy ze znajomymi, z rodziną, obojętnie, z kim się nadarzy okazja, żeby wam to dobrze pokazać. Boisko wśród drzewek troszkę. Boisko wśród drzewek, także bardzo miło. Miło się gra. Piłka się zatrzymuje na tych drzewkach, także nie muszę zakładać siatki. Tutaj, jak widzicie, pola. Same pola. Te pola częściowo należą do moich znajomych, że ja nie mam swoich maszyn. To często się z nimi załapuje i dla mnie jest to taka frajda, ponieważ mieszkam na wsi, czuję klimat wsi, ale niestety nie mając swoich maszyn nie mogę w pełni rozwinąć skrzydeł. Dlatego cieszę się, że mam takich znajomych tutaj i mogę to wykorzystać. Tutaj z drugiej strony też pola, tak? Tam chyba jedzie listonosz. Nie chcę mi się już przybliżać. Też pola. Generalnie mieszkam na wsi wśród samych pól i lasu. Tam jest las, jak widać, tak? Tam jest wjazd do lasu. Tam wjeżdżam i potem robię różne rundki po lesie. I wrzucam często na fanpage zdjęcia z tych wypadów rowerowych. I jeśli będę miał okazję, to też coś nagram z lasu i pokażę, jak tam ten lasek mój wygląda, te moje trasy. A dzisiaj chyba to by było na tyle. Q&A, troszkę o kanale, troszkę takiego mojej miejscówki. Jeszcze ujmę perełkę. Perełcia, popatrz na ekran. Wybaczcie, ale ręka mi się trzęsie. Nie nadaje się kompletnie na kamerzystę bez statywu. I to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę, którą włożę w sierpniu w kanał. I mówię od razu, chcę, żebyście mnie na koniec sierpnia rozliczyli. Chcę, żebyście powiedzieli, co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze, czy warto było więcej czasu na to poświęcać. Chcę, żebyście mnie rozliczyli i chcę wiedzieć, na czym stoję. W związku z tym, tak jak już mówiłem, to by było na tyle dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.